Na banerze znalazło się 9 zawodniczek Piotrkowi i 9 zawodników Piotrkowianina. Wszystkim piłkarkom i piłkarzom ten projekt bardzo się podoba. Byłyśmy zaskoczone, wszystkie dziewczyny z Piotrkowi były zaskoczone, kiedy przyszliśmy na mecz chłopaków, kibicując im w sobotę, w środę. I no, jesteśmy zadowolone, nie ukrywamy, że podoba nam się bardzo, że jednak złączyłyśmy się z chłopakami i jednak potrafimy pokazać, że w Piotrkowie ważna jest piłka ręczna. Fajna inicjatywa, utożsamiamy się z miastem, z tą halą, z kibicami. Pomimo, że teoretycznie żeńska i męska sekcja to dwa różne kluby, pokazujemy, że nie ma między nami podziałów, wszyscy dobrze się znamy. Jesteśmy jak jedna wielka rodzina i pragniemy dostarczać emocji kibicom i temu miastu. Na pomysł stworzenia takiego projektu wpadli działacze Piotrkowianina. Pierwotnie miało się na nim znaleźć 18 zawodników męskiej drużyny. W Piotrkowie w Superlidze występują jednak dwa zespoły. Żeńska Piotrkowia i męski Piotrkowianin. Ostatecznie więc postanowiono umieścić na banerze po 9 szczypiornistek i szczypiornistów.